Według ostatnich danych Biura Informacji Kredytowej pochodzących z czerwca 2017 roku banki SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyt hipoteczny w wysokości o 20% wyższy niż w czerwcu zeszłego roku. W ciągu roku ten wzrost wynosi około 14,5%. Ciekawe są dwie podstawowe obserwacje. Koncentracja klientów z czterech województw, to jest województwo śląskie, mazowieckie, dolnośląskie i poznańskie, a także fakt, że 1/4 osób, które zostały do Biura Informacji Kredytowej wysłane zapytania, posiadały już czynny kredyt mieszkaniowy. Jeżeli chodzi o koncentrację z czterech aglomeracji, czyli Poznań, Śląsk, Warszawa właściwie i Dolny Śląsk, wynika to po prostu z podaży nowych nieruchomości oferowanych przez deweloperów. Jeżeli chodzi o przyczyny tego zjawiska, czyli tego 20% ponad wzrostu wartości zapytań, można tłumaczyć kilkoma zjawiskami. Po pierwsze, stabilna sytuacja gospodarcza, przejawiająca się niskimi stopami procentowymi, z drugiej strony wzrostem dochodów, a także spadkiem bezrobocia. Dość istotnym czynnikiem wydaje mi się jest to, że w lipcu wchodzi nowa ustawa o kredycie hipotecznym, więc część klientów chciało w czerwcu właśnie zaciągnąć kredyt jeszcze na starych warunkach, obawiając się może jakichś długoterminowych procedur, zmian, bo każda zmiana w banku to jednak wymaga czasu, więc może okres udzielenia kredytu wzrosnąć. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że deweloperzy w pierwszym półroczu tego roku sprzedali 25% więcej nieruchomości niż w zeszłym roku. Niskie stopy procentowe z jednej strony sprzyjają zaciąganiu kredytów, z drugiej strony zniechęcają do depozytów. W związku z tym widzimy, że część kredytów są to kredyty zaciągane przez osoby, które traktują kredyt jako aspekt inwestycyjny, zaciągając ten kredyt na zakup 3, 4 lub więcej nieruchomości w celu ich wynajmowania.